Also, hallo allerseits. Heute will ich dir präsentieren der König, der achte König, czyli Volkswagen Passat 8. generacji po faceliftingu. Samochód, który występuje w dieslu, w benzynie, występuje na polskich przedmieściach, a także w polskich miastach. Kocha go wielu. A dlaczego? Sprawdzimy to dziś. Zapraszam! No jak zawsze, skupmy się teraz kilka słów na stylistyce. Oczywiście Volkswagen Passat, podobnie jak Volkswagen Golf, one się z generacji na generację zmieniają bardzo delikatnie, bardzo kosmetycznie. Tu jest nie inaczej, w końcu stylistyka ma być dla milionów rodaków z różnych oczywiście państw. Zobaczcie na jej przedni grill. Kilka elementów chromowanych, a także nowe logo Volkswagena skrywające radary. Również w wersji GT, to jest elegancko emblemat niebieski GT, jest także klapka z gniazdem typu drugiego do ładowania akumulatora, o czym będzie więcej za chwilkę. Idąc dalej, świetne lampy LED-owe po faceliftingu z dynamicznymi kierunkowskazami. Same lampy są matrycowe, wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy w nocy. Idąc dalej, czynniki parkowania to oczywiście standard, a także elementy piano black i elementy chromowane w dolnej części zderzaka. Również element rozpoznawczy w wersji GT w Volkswagenie to lampy do jazdy dziennej w kształcie litery C. To oczywiście wyróżni to taką trochę bardziej elektryczno-hybrydową, ale również usportowioną wersję różnych odmian Golfa, a także Passata. No i teraz kilka danych technicznych tego, co trafiło pod maskę w naszej wersji GT. Jest oczywiście silnik hybrydowy, jest to połączenie silnika 1.4 TSI o mocy 150 koni z silnikiem elektrycznym, dające nam łączną moc systemową 218 koni mechanicznych, napędzające przednie koła dzięki przykładni automatycznej 6-stopniowej DSG, a także 400 Nm, co oczywiście zobaczymy podczas jazdy, jak bardzo fajnie napędzi nasze rodzinne kombi. To wszystko połączone z baterią zamontowaną z tyłu o pojemności 13 kWh, co Wam pozwoli na przejechanie w mieście około 40 km w trybie odzyskiwania energii. Zobaczcie na stylistykę naszej rodzinnej limuzyny, właściwie rodzinnego samochodu dla ludu, patrząc z boku. Dla wersji GT widzimy kilka dokładek ciekawych, takich jak emblematy na błotnikach oraz polakierowane w kolor niebieski, zaciski hamulcowe z przodu, a także z tyłu. W naszej wersji felga 17 cali oraz kilka dokładek chromowanych na dole drzwi, wokół okien, a także srebrne relingi. Długość naszego pastucha w kombi to tam dokładnie 4,7 metra z małym jeszcze haczykiem, czyli o kilkanaście milimetrów mniej, chociażby niż w Skodzie Superb, czyli młodszej siostrze, ale z tego samego koncernu. Sami zobaczcie, stylistyka bardzo nienachalna, ale znowu bardzo ponadczasowa. No i jeszcze na koniec tył naszego Passerati. A co tu widzimy? Jakiś tam zaakcentowany spoilerek, ciemna tylna szyba, a także nowe logo Volkswagena właśnie po faceliftingu, skrywające kamerę cofania pod spodem, dzięki czemu w kiepską pogodę właśnie kamera jest nieubrudzona, a właśnie zawsze schowana pod logiem Volkswagena. Emblemat GT w kolorze niebieskim, a także po faceliftingu nowe tylne lampy LED-owe z animacją podczas otwierania samochodu, a także z dynamicznymi kierunkowskazami. Idąc dalej, czynniki parkowania oraz elementy chromowane w dolnej części, po bokach ładujące układ wydechowy, czego nie do końca fanem jestem, ale no wiemy, stylistyka, a wydech schowali pod spodem, no w końcu wersja hybrydowa. No i najważniejsze miejsce w każdym kombi to oczywiście bagażnik. Otwieramy go pilotem, znaczkiem bądź gestem pod zderzakiem. Dokładna pojemność wersji hybrydowej to 483 litry. W wersji normalnej z układem napędowym niehybrydowym to dokładnie 650 litrów. Zwróćcie uwagę na regularne kształty, a także miękkie wykończenie podłogi oraz boków bagażnika. Z elementów praktycznych są schowki z prawej, z lewej strony, gniazdko 12V, lampeczka, a także haczyki na zakupy. Pod podwójną podłogą naprawdę spora kieszeń, oczywiście na kable wersja plug-in hybrid, a także kamizelkę, gaśnicę i tak dalej. Bagażnik, jak to w pastuchu, regularny, pakowny, klasyczny, ale wiadomo, w hybrydzie troszkę mniejszy. No i miejsca jak zawsze najważniejsze to oczywiście fotel kierowcy, a w szczególności na miejscu króla, czyli w Volkswagenie Passacie. Pod kątem samej pozycji bardzo fajne fotele. Dla wersji GT sami spójrzcie na ich tapicerkę. Podobnie jak to w Golfie GTI jest krata, ale tu jest krata niebieska, a także niebieskie przeszycie po bokach fotela. Sam fotel ma delikatnie trzymanie boczne, a także nasze fotele są to fotele Ergo Comfort, które są częściowo regulowane elektrycznie, ale w szczególności są wygodne w długą trasę. W wersji GTI są właśnie w czerwoną kratę, a w wersji GT, czyli trochę bardziej elektryczno-sportowo-hybrydowej, są z elementami niebieskimi. Kierownica, również emblemat GT, a także
upadki do zmiany biegów oraz multifunkcja, sterowanie tempomatem, komputerem pokładowym, a także multimediami. Same zegary wirtualne znamy z całego koncernu Volkswagena, są bardzo czytelne. Mają nawigację, mają mapę, informacje z multimediów, z danych właśnie hybrydowych, spalanie, tu wszystko w tych zegarach jest, a także możliwość konfiguracji widoków pod każdego z kierowców. Nad zegarami zamontowany jest head-up display, nie wiem dlaczego, bo w Golfie 8 jest on elegancko na przedniej szybie, a w Pastuchu 8 po faceliftingu jest on zamontowany na tej szybce plexi, ale pokazuje prędkość, pokazuje asystentów i pokazuje również ograniczenia prędkości, więc to co ma, to oczywiście na nim jest wyświetlone. Również w centralnym miejscu stacja multimedialna, która jest również czytelna, responsywna i ma bardzo fajną rozdzielczość. Obsługuje CarPlay bezprzewodowo i przewodowo, a także Android Auto. Idąc dalej, ustawienia samochodu, wiele ustawień oczywiście trybów jazd, ustawienia multimediów, klimatyzacji, a także nawigacji. Właśnie, mówiłem klimatyzacji, spójrzcie teraz pod ekranem multimediów, jest zamontowany również panel do obsługi właśnie klimatyzacji. Coś, co dla mnie jest plusem, że jest on zamontowany jakby osobno od ekranu multimediów i tu wszystkie podstawowe ustawienia mamy z poziomu tego panelu. Sam panel jest dotykowy, natomiast jest intuicyjny i z jego poziomu ustawiamy sobie granie foteli, wszystkie nawiewy i tak dalej, czyli jest on pod ręką. W konsoli centralnej spora półka na smartfon, ładowarka indukcyjna, gniazdko USB typu C oraz kilka przycisków fizycznych od wyboru trybów jazd, w opcji również GT, co będzie większy podczas jazdy, a także trybów parkowania. Dalej cup holdery, oczywiście gniazdko 12V oraz zamykany podogietnik ze schowkiem, miękko wykończony. Spójrzcie właśnie teraz na wykończenie. Na górze mięciutko, nawet na dole deski rozdzielczej także jest miękko, co mi się bardzo podoba. To w ogóle w Pastuchu jednak te plastiki są takie fajne, takie właśnie pasatowskie, które są spasowane bardzo porządnie. Podobnie jak na boczkach drzwi, na górze miękko, podokietnik również mięciutki, a same kieszenie w drzwiach są wyścielone miękkim materiałem. Teraz jeszcze spójrzcie pod kątem schowków. Schowki w drzwiach, oczywiście zamykany schowek, o dziwo, na kluczyk, ale jest klimatyzowany również przed pasażerem. Element, który się zmienił, zobaczcie na tą linię nawiewów, podobnie jak to właśnie było w Passacie przed faceliftingiem, ale zniknął nam zegarek, a teraz w miejscu zegarka macie dumny napis Passat, czyli tu każdy wie dokładnie, w jakim samochodzie podróżuje. No i jeszcze miejsce na tylnej kanapie, zobaczcie, fotel ustawiony pode mnie, a mimo to sam ze sobą się jeszcze bez problemu na stopy, full miejsce na kolana oraz nad głową, bez problemu przy moim wzroście 1,85 m, jak już pewnie sami dobrze wiecie. Coś, co mi się podoba z tyłu także, to wykończenie boczków drzwi. Tu jest podobnie jak z przodu miękko. Tutaj nikt nie zapomina, żaden księgowy wstrętny niemiecki o tym, żeby oszczędzić. Jest tak, powinno być, jest przyjemnie. Również ambiencik, a także roletki dla waszych pociech. Pod kątem pociech zobaczcie. Z tyłu zamontowany jest młody Hans. I Hans tu ma naprawdę sporo miejsca w każdej płaszczyźnie. A oprócz tego, co jest jeszcze dla Hansa. Jest gniazdko 12V. Są z tyłu nawiewy, a także schowki w przednich fotelach, aby miał gdzie schować swoje smartfony. Idąc dalej, macie podłokietnik z dwoma cup holderami, jak to w Pastuchu. Naprawdę sporo miejsca, ale znowu minimalnie mniej niż w Skodzie Superb. No to jedziemy Passatem wersji GT po faceliftingu. Chyba każdy na świecie zna Golfa i oczywiście Passata. I teraz sprawdźmy w tym teście, na czym polega jego fenomen. Właściwie na teście jeszcze nie miałem nigdy Pastucha. Miałem kiedyś Passata B8, ale takiej dosyć bogatej. Fu, tamten był w biednej wersji i to było w Szwecji. A ten samochód w wersji jakże nie było prawie najbogatszej z napędem właśnie GT. GT, czyli jest GT, no i na końcu oczywiście E, czyli prawie jak GTI. I osiągi są prawie jak GTI. GT, czyli elektryczny boost, zatrzymujemy się. Nie ma żadnego launch control, po prostu wciskamy gaz do oporu. Piszczy oponami, o, dwójka piszczy. I pierwsza setka na prędkościomierzu po 7,5 sekundy. Sami przyznajcie, jest to całkiem dynamicznie. Kiedyś tego typu czasy miał chociażby Golf GT, a w tej chwili normalny, rodzinny Passat, mało tego jeszcze w hybrydzie. Ma naprawdę fajne, dosyć sportowe osiągi. Czemu dosyć? Bo oczywiście jest auto rodzinne i on nie ma tam 4x4, czego trochę żałuję. Jak widzieliście, suchy asfalt, na dworze jest 29 stopni, a samochód mimo to traci trakcję, więc on potrafi zapiszczeć nawet przy dwójce, nawet przy trójce, przy mocnym kickdownie, kiedy ten maksymalny boost daje mu jeszcze silnik elektryczny. Wtedy auto jest bardzo dynamiczne, natomiast widzimy, że na mokrym, czy nawet na suchym,
brakuje mu trakcji i również troszkę brakuje napędu na cztery koła, ale wciąż to bardzo mocna tak zwana ośka, czyli samochód, który napędzi się naprawdę, wierzcie mi, że wystarczająco dla większości osób, które chcą kupić rodzinnego Passata. Passat to auto, które zna każdy, w szczególności w wersji sedan, podobnie w wersji kombi. Jaki powinien być pastuch? Powinien być oczywiście w gnoju, czyli powinien być w silniku TDI. Tutaj nie. Tutaj nie ma silnika diesla, a jest właśnie silnik hybrydowy, czyli trochę takie odwrócenie. Wiemy, że Volkswagen, cały ten Dieselgate i tak dalej, więc w tej chwili macie dostępny silnik oczywiście hybrydowy. Silnik, który znamy z całego koncernu. Jest on w Superbie iV i jest taki sam dokładnie, że jest jeszcze również w Seacie. Podobnie właśnie jest zamontowany w Volkswagenie Passacie GT, a także w Golfach, również z napędem hybrydowym typu plug-in. Samochody plug-in testowałem już chyba dziesiątki razy i te samochody mają sporo zalet. To nie są auta jakieś tam, które mają ileś wad, a mało zalet. One mają sporo zalet, ponieważ to są samochody uniwersalne dla Was. Jeżeli potrzebujecie auto do wszystkiego, czyli samochód częściowo elektryczny w mieście, a także auto hybrydowe, normalne w trasę na co dzień, na wakacje i tak dalej, wtedy auto typu plug-in naprawdę ma sens, bo w mieście zasięg realny w tym samochodzie to około 40, no czasem 45 km tylko na baterii. A w trasie, no oczywiście maleje. Warto podkreślić, że na tym napędzie elektrycznym spokojnie możemy jechać autostradą, nawet tam do tych prędkości 140, tylko w trybie bezemisyjnym. Jest DSG, które bardzo fajnie z tym pracuje. Często te nowe DSG mają taką wadę, że mają sporą zwłokę. Teraz nie mówię laga, zauważcie, bo tam dostałem kilka hejtu, że nie mówi się laga, jesteś w Polsce, nie mów lag. Więc jest zwłoka w reakcji na pedał gazu. Owszem, ale właśnie w napędzie hybrydowym, dzięki temu temu dołożonemu boostowi, czyli doładowaniu po polsku, od silnika elektrycznego, tutaj macie praktycznie niezauważalną zwłokę w reakcji na gaz. To jest bardzo fajne, szczególnie przy wyprzedzaniu, a także szczególnie włączając się do ruchu na przykład w mieście, na rondzie czy na skrzyżowaniu. Tamten napęd się sprawdzi idealnie. I teraz spalanie. Spalanie przy baterii naładowanej w mieście na 100 km to mniej więcej 4,5 litra w trybie hybrydowym przy naładowanej baterii. Ładowanie, tak jak mówiłem, do pełna z gniazdka 230 V to około 6,5 godziny, a z kolei na stacji typu Greenway ładowanie z gniazdka typu drugiego to mniej więcej 3 do 3,5 godziny w zależności od mocy owej stacji. I spalanie przy maksymalnie wyładowanym akumulatorze w mieście okolice 7,5-8 litra przy normalnej jeździe, ale owszem, używając rekuperacji, czyli odzyskując energię z hamowania. W trasie na autostradzie rewelacja. Dlaczego tak mówię? Ponieważ samochód odbierałem z Warszawy i miał naładowany akumulator do połowy. Czyli tam ktoś oczywiście zapomniał, podłączył go później i spalanie do Wrocławia z 355 km w 3 osoby. 5,6. 5,6 litra na 100 km. Przyznajcie, uważam, wynik naprawdę znakomity, jak na spory samochód, mały silnik spalinowy, no to jest tylko 1.4 TSI, a naprawdę jazda była cały czas 130 na tempomacie, więc dopuszczalna prędkość, rewelacyjne spalanie, naprawdę spalanie się delektowałem w tym samochodzie. Często w pluginach bardzo mnie irytuje mały zbiornik paliwa, na szczęście w naszym poczciwym Passerati zbiornik jest normalny, tankowałem go wczoraj do pełna i weszło mi dokładnie 54 litry. Moim zdaniem to jest normalny zbiornik, który Wam pozwoli na pokonanie spokojnie w trasie, patrząc po wskazaniu z komputera pokładowego, nawet do 800 km jadąc po autostradzie, czyli jak w dieslu. Ten samochód pali jak diesel, naprawdę pod kątem spalania, nawet przy wyładowanej baterii jest tu znakomicie. Co prawda są tylko dwa tryby rekuperacji, albo tryb drive w skrzyni biegów, wtedy sobie po prostu puszczamy gaz i samochód się elegancko toczy bądź żeguje na obrotach, albo włączając sobie w tryb B, wtedy samochód odzyskuje energię z hamowania, czyli to tryb albo górski do hamowania w górach właśnie silnikiem elektrycznym i odzyskując tą energię, bądź właśnie w mieście oszczędzając maksymalnie chociażby klocki hamulcowe i znowu odzyskując kolejne cenne elektrony do Waszej baterii. Na czym polega fenomen Passata? No właśnie na czym? Na tym, że samochód z generacji na generację wciąż jest okej, on się różni, dostaje coraz to nowsze systemy bezpieczeństwa, nowe multimedia, lepiej wygląda, ma fajniejsze światło i tak dalej. Ale ten samochód wciąż jest takim
klasykiem segmentu D. Podobnie jak Golf, to Golf i on ustanowił segment C. Podobnie Passat, to jest klasyczna limuzyna średniej klasy oczywiście, to jeszcze nie jest limuzyna premium, oczywiście, że nie. Natomiast to limuzyna średniej klasy właśnie z segmentu D. Tym bardziej w kombiaku samochód skrajnie praktyczny i skrajnie uniwersalny. Auto, które kupują firmy, które kupują kowalscy i którzy kupują oczywiście jakieś tam mniejsze floty bądź osoby, jednoosobowe działalności gospodarcze w leasing. Dlaczego? Ponieważ wiele silników, wiele wersji wyposażenia, a także auto, które się nieszczególnie rzuca w oczy. Jak chcecie mieć samochód, który nikogo nie wkurzy, a jest troszkę fajniejszy, bo ten samochód też nie jest tani. Dokładnie co w nim jest, będzie wyszczególnione pod filmem. A, włączmy sobie opcję GT. Na dwójce piszczy oponami, ale zbiera się naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. I ten samochód nie wkurzy sąsiada. Okej, wiadomo, że to jest w końcu Passat, więc sąsiad każdy już będzie mówił, kurde, kupił Passata, nie kupił już Superba albo jakieś tam Fabii, tylko wziął Passata, burżuj wstrętny. Natomiast auto, które się jednak bardzo mocno w oczy nie rzuca. To auto sprawdzi się, czy w trasie, czy w mieście. Po pierwsze, fajne zawieszenie, komfortowe. Oczywiście to jest DCC, czyli zawieszenie, które ma zmienną charakterystykę tłumienia drgań. To działa bardzo fajnie, natomiast w naszym samochodzie dosyć głośno pracuje przednie zawieszenie. Być może ktoś tym samochodem wpadł w jakąś mocną dziurę i coś tam już się wytłukło, jakaś guma, czy jakaś tam tuleja gumowo-metalowa. Natomiast przednie zawieszenie pracuje dosyć głośno, to trzeba mu wypomnieć. Ale na trybie komfort to jest bardzo przyjemnie, niemalże buja naszym Passatem. Dwa, to chociażby asystenci. Po pierwsze w mieście asystent kolizji z przodu, asystent wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem, a na przykład w trasie asystent światów drogowych i mijania, który adaptacyjnie zmienia Wam wiązkę światów drogowych do tego, co się dzieje na ulicy, czyli właśnie te adaptacyjne lampy LED-owe działają tu znakomicie. To jest coś, co naprawdę w Volkswagenie uważam działa świetnie. Dwa, to chociażby połączenie Lane Assist z tempomatem aktywnym, czyli puszczamy kierownicę nawet w tej chwili. Włączmy sobie ciach, ustawmy prędkość na dopuszczalną, na przykład tak, czyli tutaj w tym momencie 50. Travel Assist włączony. No i teraz tylko sobie posiedzimy i poczekamy, aż będzie nas wołał. Przejmij kierowanie! Przejmuję kierowanie. Także asystenci, czy w trasie, czy w mieście, napady w tym samochodzie działają znakomicie. Kolejne to chociażby naprawdę niezłe wygłuszenie w tym aucie. Również w tych wyższych wersjach jest podwójna klejona boczna szyba. Tu tego nie ma, ale wierzcie mi, że przy 130 w aucie naprawdę jest bardzo akceptowalnie. W tej chwili jest taki trochę rodzinny konflikt między Superbem a właśnie Passatem, bo Superb jest dłuższy, ma większy bagażnik i również ma więcej miejsca na tylnej kanapie, ale to właśnie Passat jako pierwszy miał lampy LED-owe matrycowe, miał fajniejsze multimedia, czy chociażby świetne, rewelacyjne fotele, w tym przypadku właśnie te Ergo Comfort. A Superb dostawał to też, ale później niż Volkswagen. W Passacie był silnik hybrydowy, w Superbie dopiero po faceliftingu. Więc tu widzimy, że jednak Volkswagen zawsze jest, mówi, ja jestem pierwszy, a ty Skoda za chwilkę. I Superb jest groźną, rodzimą konkurencją, no bo jest auto pojemniejsze, troszkę większe i oczywiście delikatnie bardziej komfortowe na tylnej kanapie. Ale Passat, tak odnoszę wrażenie, że jest lepiej wykonany. Pod kątem tych wszystkich plastików to nawet się chce macać. Tak sobie siedzimy i... Aż ty mój Passacie. Nawet konsola centralna, niby twardy plastik, ale jakiś taki fajniejszy. Naprawdę jest to spasowane bardzo dobrze, a sama jakość tych tworzyw, nie mam tu żadnych uwag. Spokojnie, konsola centralna jest taka sama jak w Audi, pod kątem jakby jakości wykończenia, a także spasowania elementów. Więc jednak Passat od lat trzyma swój poziom. Zobaczcie zresztą na stare pastuchy. One jeżdżą te B5 po lifcie i tam się nic nie dzieje. Te samochody kupuje sobie coraz to kolejny Seba, Marek czy Krzysztof i te samochody jeżdżą i jeździć jeszcze będą długo. Okej, w tej chwili są nowe silniki i tak dalej, to są bardzo skomplikowane pod kątem elektroniki, więc czy będą jeździły, zobaczymy, ale jeżeli chodzi o spasowanie elementów i wykończenie Passata, tu dalej od lat jest niezmiennie. Jest także head-up display, o dziwo na szybce. Nie wiem czemu, bo nawet nowa Octavia czy nowy Golf mają już elegancko head-up display na przedniej szybie, a tutaj jest dołożona plexi, no i tyle. Ale sam head-up jest kolorowy, pokazuje informacje z komputera pokładowego, a także asystentów. Passat to naprawdę świetny samochód dla osób, które wymagają od samochodu, aby był samochodem,
Z drugiej strony oferuję Wam wszystko, co w tej chwili ma koncern Volkswagena. Asystentów, świetne światła, dobrą stylistykę, a także komfortowe zawieszenie. Oczywiście, że ma wady. I jak zawsze u mnie, zacznijmy od wytykania mu wad. Po pierwsze, to chociażby brak regulacji rekuperacji. Jest albo włączona, albo wyłączona. Head-up display jest na szybce, a nie na przedniej szybie. Również brakuje mi w wersji GT napędu na 4 koła, a także w naszym egzemplarzu dość głośna praca przedniego zawieszenia. Spalanie. Przede wszystkim auto pali bardzo mało, czy na baterii naładowanej, czy na wyładowanej. Spalanie w tym samochodzie jest rewelacyjne. Dwa, sporo miękkich plastików, a także dużo plastików po prostu dobrej jakości, które się aż chce macać, które są dobrze spasowane. Bardzo wygodne fotele, a także spory bak, jak na wersję plug-in hybrid. Stylistyka, która jest ponadczasowa i będzie się podobała wielu osobom. Pojemne wnętrze, a także rewelacyjne światła w tym samochodzie, właśnie matrycowe, LED-owe. Pamiętam, jak niedawno jeździłem, znaczy dawno, już tak z pół roku temu, Jeepem Rubiconem, to każdy z innego Jeepa machał: siema, fajnego masz Rubicona, siema, siema. Oczywiście nie go mam, tylko miałem go na tydzień czasu, ale jednak każdy się pozdrawiał. Pomyślcie, jakby było, gdybyście jeździli Golfem bądź Passatem i każdy by Was pozdrawiał, to byście musieli sobie przykleić gumową rękę do szyby: siema, siema, cześć, też masz białego, haha, siema, też kombi, siema, ładny Passat, ładny Passat. Tak by było, ale osoby, które kupują Passata, oczekują od samochodu właśnie tego, żeby był idealnym wozidłem z punktu A do punktu B. Co Wy byście kupili, chcąc kupić samochód z segmentu D? Czy byłby to Passat, czy na przykład Peugeot, Citroen, czy chociażby Skoda, czy może ciut wyżej, na przykład Audi? Co byście wybrali i dlaczego? To był test króla. Był Passat B8 po faceliftingu w bardzo ciekawej, ekologicznej i dynamicznej wersji GTE. Jak się podobało, dajcie oczywiście suba, dajcie łapkę w górę i widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo, pozdrawiam!